Cześć, nazywam się Łukasz Gibała, jestem radnym miejskim i liderem Stowarzyszenia i Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców. Miejsce, które widzicie, to tak zwane Białe Morze. Leżą między Borkiem Fałęckim, Łagiewnikami, a Kurdwanowem. Wiele lat temu było tutaj składowisko odpadów z fabryki Solwaj. A ponieważ te zakłady produkowały sodę, która ma biały kolor, to stąd właśnie wzięła się nazwa Białe Morze. Na szczęście w połowie lat 90. zlikwidowano te zakłady, które były bardzo szkodliwe dla środowiska. I teraz ten cały ogromny, ponad 30-hektarowy i należący do miasta teren jest niezagospodarowany. Częścią Białych Mórz jest rzeka Wilga i rosnące nad jej brzegami laski łęgowe. To jest piękne, dzikie miejsce, w którym mieszka wiele gatunków ptaków. W sąsiedztwie można też zobaczyć zielone zagajniki. Jacek Majchrowski chciał, żeby powstało tu pole golfowe. W tym celu wydzierżawił ten teren prywatnej firmie. Jednak na szczęście przez 5 lat nic się tu nie wydarzyło i jak widzicie żadne pole golfowe nie powstało. Dlatego umowa została rozwiązana i Białe Morza wróciły w ręce miasta. Moim zdaniem to bardzo dobrze, bo pomysł z polem golfowym to jest pomysł dla garstki ludzi. To jest sport dosyć ekskluzywny, a wolałbym, żeby ten teren był wykorzystywany i służył wszystkim mieszkańcom. Dzisiaj waży się, moi drodzy, przyszłość tych terenów. Jacek Majchrowski może kolejny raz wydzierżawić je prywatnej spółce, ale może też zapaść decyzja, że będzie tutaj park, z którego wszyscy będziemy mogli korzystać. Dlatego też, jako Klub Radnych Kraków dla Mieszkańców, złożyliśmy projekt uchwały, zgodnie z którym ma tutaj powstać park XXL Białe Morze. Takich parków XXL w Krakowie bardzo brakuje. Teraz wszystko jest w rękach radnych innych klubów, ale i wy możecie pomóc. Jeśli uważacie tak jak my, że nowy park jest w Krakowie bardziej potrzebny niż pole golfowe, to podpiszcie naszą petycję w tej sprawie. Gorąco was o to proszę. Pomóżcie uratować to miejsce przed komercjalizacją. Należy ono do nas wszystkich, mieszkańców Krakowa i to my wszyscy powinniśmy mieć prawo z niego korzystać.